Streamy z Tajlandii w wykonaniu Amadeusza Ferrariego i Natana Marconia od kilku dni biją na Twitchu rekordy popularności, a także ciągle wyłapują bany. Co tam jest pod kołdrą? No. Co tam się tutaj pod kołdrą, to mam wiedzieć. Relacjonowanie tematu Trans TV to nie lada problem, bo z godziny na godzinę status projektu ulega zmianie, a wczoraj panowie odpowiedzialni za projekt wypuścili nawet orędzie skierowane do prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Apeluję do pana prezydenta w imieniu Trans TV. Proszę. Oprócz tego, Mariusz Job przegrywa sprawę sądową z Cuevo na Fide. Wybrane zostało boomerskie słowo roku. YouTube zaostrza politykę odnośnie treści nacechowanych erotycznie i banuje kanał Chaba z platformy. A Klocuch wydał płytę z kolędami. Jak zwykle dzieje się bardzo dużo, ale nic się, drogi widzu, nie martw. Nazywam się Tomasz Andrzej i będę twoim przewodnikiem. Tak jest, zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w sieci, a my zaczynamy. Ale jeszcze zanim przejdziemy dalej, mam komunikat od partnera dzisiejszego odcinka, którym jest World of Tanks Blitz. Jest to cross-platformowa gra mobilna free to play, również dostępna na PC, Maca, Steam Deck, Nintendo Switch i smartfony, która trafi w gusta nie tylko fanów bitew i militariów. A jej społeczność liczy już ponad 140 milionów graczy na całym świecie. Wskakuj w swój czołg i ruszaj na pole bitwy. Do wyboru jest ponad 400 pojazdów, 31 map i 8 specjalnych trybów. A dodatkowo teraz jest idealny moment, ponieważ trwa specjalny świąteczny event z Arnoldem Schwarzeneggerem i Milią Jovovich. Od 17 grudnia w grze możecie znaleźć specjalne operacje świąteczne napakowane nagrodami, takimi jak na przykład limitowane czołgi, kamuflaże, złoto i dni premium. Święta dotarły też do waszych hangarów, w których możecie znaleźć gwiazdy eventu i specjalne easter eggi. Od razu po logowaniu Arnold i Mila będą mieli dla was w prezencie swoje awatary, czołg AC-1 Sentinel, skórkę o nazwie prezent od babci i ponad 200 tysięcy kredytów. Ukończ wszystkie 10 etapów wydarzenia Holiday OPS 2023 i zdobądź nagrody dodatkowe, w tym boostery złota, darmowe XP i crew XP. Koniecznie sprawdzajcie link w opisie, a my jeszcze raz podsumujemy najważniejsze daty eventu. Hangar z celebrytami dostępny od 15 grudnia. Specjalny event z gwiazdami między 17 a 25 grudnia. Questy od 24 grudnia do 1 stycznia, a prezenty od gwiazd eventu między 19 a 21 grudnia. Po więcej info pamiętajcie, aby sprawdzić link w opisie, a my widzimy się na polu bitwy wraz z Arnoldem. A zaczniemy sobie od wyroku w sprawie Mariusza Jopa przeciwko raperowi Cuevo na Fide. 1 kwietnia 2020 roku na kanale Quequality pojawił się utwór artysty zatytułowany Szubienica, pestycydy, broń. I mogliśmy w tym kawałku usłyszeć taki oto wers. Czego chce ode mnie żółczyk, czemu nastrój sam trzymam jak Mariusz Job, Mariusz Job. Wers oczywiście odnosił się do sytuacji z 2010 roku, gdzie podczas meczu między Wisłą Kraków a Krakowią Mariusz Job strzelił gola samobójczego. I to był taki bardzo niefortunny gol samobójczy, bo Wisła Kraków straciła wtedy w tabeli miejsce lidera na rzecz Lecha Poznań, a z racji, że była to przedostatnia kolejka, to straciła też Mistrzostwo Polski. No i generalnie myślę, że panu Mariuszowi cała ta sytuacja śni się po nocach i nie jest dla niego zbyt przyjemna. W związku z tym, po wypuszczeniu przez Cuevo na Fide wyżej wspomnianego utworu, komentował on temat następująco. To nie jest w porządku, że Cuevo użył mojej historii w takim kontekście. Moja publiczność ogranicza się tylko do sportu i nie podoba mi się to, że ktoś, kto mnie nie zna, bez żadnych podstaw przypisuje mi trudności, których nigdy nie miałem. W tym kawałku łączy się moje nazwisko bezpośrednio z samym. Chyba każdy człowiek doświadczy momentów, które go przygniatają i odbierają wiarę w siebie. No i Mariusz Job na tyle się tą sytuacją rozeźlił, że zdecydował się pozwać rapera o naruszenie dóbr osobistych. Prawo cywilne zalicza do dóbr osobistych takie rzeczy jak godność i dobre imię, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, czy nawet prawo do spokoju psychicznego. I w związku z tym, pewnie z perspektywy pana Mariusza Jopa, to powództwo mogłoby wydawać się zasadne. Natomiast myślę, że raper absolutnie nie miał na celu, żeby go w jakiś sposób nękać. I raczej każda osoba posiadająca dodatnie IQ doskonale zdawała sobie sprawę, że tu nie chodzi o to, że miał nastrój samobójczy, tylko że no strzelił tego samobuja. I to w wykonaniu rapera taka bardzo prosta i czytelna gra słów. No i tego samego zdania chyba jest sąd. Bo wczoraj Cuevo na Fide na Twitterze poinformował, że powództwo Mariusza Jopa o naruszenie przeze mnie jego dóbr osobistych zostało oddalone w całości. Wyrok póki co nie jest prawomocny, zobaczymy, czy pan Job będzie jeszcze składał apelację. Natomiast Cuevo zdecydowanie ma się z czego cieszyć, bo to w tym roku nie jedyny wygrany przez niego proces sądowy, bo zaledwie 2 miesiące temu udało mu się także wybronić przed powództwem cywilnym skierowanym w jego stronę przez aktorkę filmów dla dorosłych, Team Kasię. Raper w tweetach informujących o swoich zwycięstwach oznacza też swoich prawników, którzy sądząc po wynikach tych rozpraw muszą być nieźli, więc pewnie bardzo się cieszą z darmowej reklamy. Nie będzie mógł już dłużej natomiast reklamować się na YouTubie, najpopularniejszy na świecie serwis z filmami dla dorosłych. Nasza ulubiona platforma wideo poinformowała, iż zaostrza politykę odnośnie
seksualnie i erotycznie nacechowanych treści ASMR. Filmów tego typu w internecie można znaleźć dziesiątki, jeżeli nie setki tysięcy. Natomiast część materiałów, które miały za zadanie stymulować w przyjemny sposób widzów przy pomocy dźwięku, była zdaniem YouTube'a mocno nacechowana erotycznie i trzeba było coś z tym zrobić. I to nacechowanie erotyczne to myślę, że nie tylko zdaniem YouTube'a, ale też każdej osoby mającej oczy i uszy, bo rzeczywiście na platformie pojawiało się sporo wideo, w których koncept ASMR był głównie pretekstem do tego, żeby przemycać content mocno nacechowany. Temat wykorzystały i nadal wykorzystują też bardzo szeroko streamerki. W związku z tym mikrofony, które często wykonane są w kształcie ucha, są lizane, ssane, całowane, masowane, podgryzane i tak mogę jeszcze długo, długo hen, ale YouTube stwierdził, że chciałby być troszkę jeszcze bardziej family friendly niż jest, bo aktualnie jest troszkę za mało i zdecydował się wszystkie takie treści usunąć, a najbardziej oberwało się Hubowi, którego kanał miał prawie 1 000 000 subskrybentów i mówię miał, bo już nie ma. Został na YouTubie zbanowany właśnie dlatego, iż z racji pewnych ograniczeń w możliwościach wrzucania treści plus 18 na YouTuba, Hub na swoim kanale realizował właśnie materiały ASMR. Oficjalne oświadczenie od YouTube'a jest jednak takie, iż banicja nie wynika z zaostrzenia zasad dotyczących ASMR, a w związku z tym, iż w opisach filmów publikowanych na kanale Huba były linkowane filmy z ich witryny, które są treściami graficznymi, w związku z tym tutaj YouTube stwierdza, że nie może być miejsca na linkowanie takich rzeczy na ich platformie. Rzecznik prasowy Huba natomiast tym rewelacjom zaprzeczył. Jego zdaniem jest to przykład dyskryminacji osób z branży dla dorosłych i uważa, że serwis zachował absolutnie najlepsze środki zaufania i bezpieczeństwa w internecie. Tak czy siak, Hub reklamy na YouTubie nie potrzebuje i cały ban jest raczej bardziej symboliczny, a YouTube próbuje wyraźnie zaznaczać kierunek, w którym platforma zmierza. Czy to kierunek na pewno dobry i czy on się użytkownikom spodoba, to już zupełnie inna kwestia. Pewne kwestie wypowiadane na głos kojarzą nam się natomiast ze starymi ludźmi. Na przykład zwrot w dupach wam się poprzewracało, tudzież wyrażenia biba, ciacho, klawo, googlować czy prywatka. Niestety żadne z tych słów nie wygrało plebiscytu boomerskiego słowa roku 2022, który powstał w odpowiedzi na dużo popularniejszy plebiscyt młodzieżowego słowa roku, ale zaklasyfikowały się one do finałowej rundy, która liczyła łącznie 25 słów. Oprócz tego wyróżnione zostały zwroty ale urwał, żal.pl, serwus, kaszana czy ciacho. Plebiscyt wygrało określenie CPN jako określenie na stację benzynową, a wyróżniony został żal.pl. Mi osobiście brakło słowa buda jako określenie na szkołę oraz zwrotu internety zamiast internet po prostu, bo to takie kuli młodzieżowe 15 lat temu. Myślę, że również zwrot internauci powinien powalczyć o wysoką lokatę, a jacy byliby wasi faworyci, możecie dać znać w komentarzach. Jeżeli wy natomiast chcielibyście być mało boomerscy, to możecie w tym roku nieco ożywić święta i zaproponować swojej rodzinie alternatywną wersję kolęd w wykonaniu Klocucha z Kubą Klawiterem i Mietczyńskim na ficie. Mamy bar z uszkami, z łysymi grzybami, wszystko to z gałganem zrobiliśmy sami. Hej, pada śnieg, telefon pada też. I szczerze mówiąc, ja się poczułem jak na YouTubie w 2012 roku i mówię to w bardzo pozytywnym znaczeniu. No. Powitajmy maleńkiego i Rafała Brzozowskiego. Witaj Jezu ukochany. Playlistę z kolędami w wykonaniu Klocucha można znaleźć na jego kanale, gorąco zapraszam. I chciałem powiedzieć, że jego ciągle istniejąca popularność to dla mnie ogromny fenomen. Co prawda przez ostatnie miesiące twórca pozostawał nieaktywny, ale jego wyniki przed zrobieniem sobie przerwy były naprawdę niezłe. Szczególnie biorąc pod uwagę, że jest to projekt, który trwa już wiele lat, oparty jest tak naprawdę na jednym dosyć powtarzalnym patencie i nawet Klocuchowi nie zaszkodziło to, że finalnie został wystalkowany i wiele osób dowiedziało się, kim tak naprawdę jest. W związku z tym pozostaje tylko czekać na kolejne takie fantastyczne projekty, a ja jestem bardzo ciekaw, czy fenomen Klocucha kiedyś przeminie. Prawie na pewno przeminie natomiast kiedyś moda na streamy IRL, które w ostatnim czasie notują ogromne piki popularności, choć czołowi twórcy tego gatunku w Polsce, tacy jak Franio, Meduza czy Marcin Dubiel w ostatnich dniach notują na swoich transmisjach ogromne spadki, ale tak już jakoś jest, że świat nie znosi próżni i tak oto rozpoczyna się historia Trans TV. Jeżeli jakimś cudem nie śledzicie ostatnich poczytań Amadeusza Ferrariego na Twitchu, już spieszę z wyjaśnieniami. Zawodnik organizacji Fame MMA postanowił niedawno wybrać się do Tajlandii na obóz przygotowawczy do jego następnej walki, która ma odbyć się na gali z numerkiem 17. Pochwalił się tym na swoim Insta Stories, dorzucając do tego nagrania z treningu.
Nie byłoby w tym nic wyjątkowego, gdyby nie zaczął on tam realizować streamów IRL. A co ciekawe, Amadi ma już za sobą bardzo długą historię związaną ze streamingiem, bo nie każdy to wie, ale jego kariera w internecie zaczynała się właśnie od tego. Większą rozpoznawalność zyskał po występie w YouTube Shore, na którym to miał miejsce słynny już konflikt o bułkę z Adrianem Polakiem. Amadeusz od dłuższego czasu streamował na Twitchu, choć bardzo nieregularnie, a średnia liczba widzów na live'ach wynosiła zazwyczaj kilkaset osób. Jak się jednak okazało, jeżeli Amadeusza Ferrariego, serwis do streamowania i trend na IRL-e wymieszamy z tajlandzkimi Lady Boyami i Nathanem Marconiem, to otrzymamy 50 tysięcy widzów na streamie i natychmiastowego bana. Tak jest, do Amadeusza w Tajlandii dołączył Nathan Marcon i wspólnie wpadli oni na świetny pomysł, żeby na transmisję do swojego pokoju hotelowego zaprosić tajlandzką Katowi, bo tak w Tajlandii określana jest kobieta, która zmieniła płeć, wcześniej będąc mężczyzną. W kulturach zachodnich częściej natomiast posługujemy się ładnie brzmiącym zwrotem Lady Boy. Podkreślam to celowo, bo osoby transseksualne w Tajlandii traktowane są zupełnie inaczej niż w kulturze europejskiej. I to, co dla nich jest zupełnie normalne, u Europejczyków wzbudza szok, niedowierzanie, zaciekawienie i fascynację. W związku z tym Tajlandia jest bardzo popularnym kierunkiem tak zwanej seksturystyki, czyli podróży w określone miejsca na świecie, celem doznawania uciech cielesnych wszelakich, a wspominam o tym dlatego, iż profesją, którą najczęściej parają się tak zwani ladyboye, jest świadczenie szeroko rozumianych usług. Panowie Amadeusz i Nathan stwierdzili, że jest to bardzo ciekawe i intrygujące. Zaprosili taką osobę na streama i okazało się, że publiczność na Twitchu jest absolutnie zafascynowana. Pierwszego dnia działalności Trans TV, bo tak zdecydowali się nazwać swoją serię streamów z Tajlandii, zdobyła pik na poziomie 25 tysięcy osób, a jak już wiecie, te liczby w kolejnych dniach tylko rosły. Całe te transmisje natomiast z racji swojego charakteru, a także bariery językowej i kulturowej pomiędzy streamerami a dziewczynami, które zdecydowali się zwerbować do tego, żeby urozmaicić swój content, są generalnie często bardzo niezręczne i w obszernych fragmentach niestety również dosyć żenujące. No ale w ogóle jak z nią było? Powiedz. Najgorsze jest to, no, że przez pierwsze pół godziny nie chciał mi stanąć, bo ja mówię sobie tak. Myślałem, że jest chłopem i nagle sam jakby się okazał, że to jest babą za chwilę. Ja tak, wiesz, byłem taki szokowany. No, no. Ona, don't worry, be careful, don't worry. Zacząłem tam głaskać, uspokajać. I co? Poczekałem chwilę i przyniosłeś dwie paczki, nie? Jak poszedłeś do sklepu. Tak, no. To nie ma już żadnej. Co ty gadasz, dwie paczki zużyłeś? Bo poszedłem, skoczyłem, no nie będę przeszkadzał na Tanowi, bo skoczyłem mu po prezerwatywy, nie? To są jakieś tajlandzkie, one tak pękały cały czas. Serio? Panowie nie byli też pewni, czy zaproszona przez nich do pokoju hotelowego dziewczyna była faktycznie kobietą, czy może ladyboyem. I stało się to oczywiście centralnym punktem transmisji. U Nathana i Amadeusza ta kwestia wywoływała ewidentnie sporą ekscytację i te emocje zdecydowanie udzieliły się widzom na Twitchu. Punktem kulminacyjnym transmisji był moment, w którym zaproszona ladyboy postanowiła bez ostrzeżenia podnieść koszulkę i zaprezentować wszystkim tutaj obecnym, co ma do zaoferowania, w związku z czym stream został natychmiast przerwany, a Amadeusz przystąpił do czyszczenia shotów i VOD z tego wydarzenia. I cała ta zabawa trwa już od kilku dni. Gromadka ladyboyów towarzyszących Amadeuszowi i Nathanowi w ich tajlandzkiej przygodzie wzrosła do 3 i jak łatwo się dowiedzieć z profili instagramowych tych osób, dziewczyny oczywiście zawodowo świadczą usługi jako ladyboye, posiadają też na przykład swoje profile na OnlyFansie oraz grają w filmach. Jak możecie się jednak domyślać, streamy tego typu są na platformie Twitch bardzo ryzykowne. W wypowiedziach obu panów wielokrotnie była przekraczana granica dobrego smaku. Sytuacje pomiędzy nimi a dziewczynami występującymi na transmisji często były jednoznacznie s**ne i nie mogło się to skończyć inaczej niż banem dla kanału Amadeusza Ferrariego, a następnie drugim banem dla kanału Nathana Marconia, na którym kolejnego dnia próbowali oni zrealizować kolejną transmisję. Na tę chwilę, kiedy to nagrywam, obaj panowie są zbanowani na Twitchu. Nie wiadomo, ile te blokady potrwają i póki co zapowiadają oni, że kolejne transmisje pojawią się na nowo otwartej platformie Kick, na którą ostatnio przeniósł się również Nitrozyniak, a jeżeli ban na Twitchu zejdzie, to zapowiadają, że spróbują dostosować się do platformy tak, żeby kolejna transmisja nie skończyła się z banowaniem ich. Z racji ogromnej popularności transmisji realizowanych przez chłopaków, a także bardzo kontrowersyjnych rzeczy, które się na nich działy, temat oczywiście wzbudził mnóstwo komentarzy. Krucjatę przeciwko założycielom TV wypowiedziała na Twitterze Maja Staśko, która w tym temacie opublikowała chyba już kilkadziesiąt tweetów, a Nathan z Amadim zaczęli jej na to wszystko bardzo wesoło odpowiadać i prowokować ją do kolejnych wypowiedzi. Działalność Amadeusza i Nathana w mocnych słowach skrytykował także Revo i zarówno jemu, jak i Maji Staśko, Amadeusz Ferrari zdecydował się odpowiedzieć na Insta Stories. W swojej odpowiedzi widać, że ma z całej sytuacji niezłą bekę. Żartobliwie próbuje przedstawić Maję oraz Revo jako agresorów chcących zgnębić biedne masażystki zatrudnione
zatrudnione przez niego oraz Natana do bardzo niewinnych rzeczy, a niedługo później na jego kanale YouTube pojawił się apel do prezydenta Rzeczpospolitej Polski wystosowany przez Trans TV. Jako osoby bardzo tolerancyjne oraz wspierające LGBT zostaliśmy zaatakowani przez złych ludzi ukrywających się pod płaszczykiem dobra. A nasze poczynania niosące tolerancję oraz dobro może prezydent codziennie oglądać na kanale Trans TV. Publiczność zachwycona, Maja Staśko rozwścieczona. Oberwało się także Marce GBS, bo podczas jednego ze streamów zostało zrealizowane coś, co niby wyglądało na reklamę, chociaż panowie zaznaczali, że nie mają współpracy z GBS-em, chociaż bardzo by chcieli. Maja Staśko zarzuciła firmie promowanie się na takich niemoralnych transmisjach. GBS odpowiedział, że wypadałoby zapytać o źródło, zanim rzuci się pomówienia, bo oni żadnej reklamy nie zlecili. I poprosili Maję o przeprosiny, tych się jednak nie doczekali. Głównymi zarzutami kierowanymi przez Rewo i Maję Staśko w stronę Amadeusza i Natana jest ich stosunek do dziewczyn występujących na transmisjach, który bardzo, bardzo delikatnie można by określić jako pobłażliwy, a ujmując temat bardziej dosadnie, ich działania zostały określone jako poniżanie, szydzenie, wyśmiewanie i wyzywanie kobiet występujących na transmisji i to co robią zostało określone skrajnie głupim kontentem powstającym kosztem innych ludzi. Najbardziej oczywiście rzucają się w oczy liczne komentarze chłopaków na temat nie do końca sprecyzowanej płci ladyboyów przebywających w ich pokoju i ich silna fascynacja tym tematem wyrażana w sposób, który mógłby być dla tych pań uwłaczający. Co? 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 Jajeczko, dosłownie. I to dwa. Jak to jajeczko? Jednocześnie wyrazem dużego braku szacunku z ich strony jest wykorzystywanie bariery językowej, by ośmieszyć dziewczyny występujące na transmisji, nabijając się z nich w języku polskim, a komplementując je w języku angielskim tak, żeby myślały, że słowa kierowane do widzów na transmisji są jak najbardziej pozytywne. Odważę się czy nie? No dawaj. Yeah. Może ty jej masaż zrobisz? Ale masz bardzo szorstką stopę obosioną. Yeah, I like this so much. Co ciekawe, w tym temacie głos zabrały również bardziej znane w Polsce osoby transpłciowe, takie jak na przykład Noliv, która na Instastory wspomniała, że oglądała streamy chłopaków, nie uważa, że są one mocno szkodliwe, choć zaznaczyła, że w prywatnej wiadomości do Amadeusza Ferrariego zwróciła mu uwagę na kilka rzeczy, które jej zdaniem były nie w porządku. Jednocześnie wyraziła bardzo dobitne stanowisko w temacie Mai Staśko, pisząc, cytuję: jako osoba trans mogę powiedzieć, że ruchy Staśko w necie wcale nie pomagają tej społeczności. Nawet jak osoby trans do mnie piszą na Insta oni, to zawsze mówią o niej jako o szkodliwej postaci. Inne zdanie w tym temacie ma Rafalala, wstawiając zdjęcie Amadeusza na swoje stories z wymownym podpisem, czy istnieje teraz gorszy w polskim necie od niego, na drugim kafelku pokazując wiadomość od Wicki, przytaczającej przykładowe sytuacje z live'a, na których Natan Marcoń szydził z dziewczyn uczestniczących w live'ie. Rafalala twierdzi też, że pół roku temu między nią a Amadeuszem coś się wydarzyło, choć nikt nie wie co. I o ile wypowiedź Noliv można traktować bardzo poważnie, o tyle Rafalala wielokrotnie swoim zachowaniem udowadniała, iż jest osobą mało wiarygodną i toksyczną, więc przyjmowaniem na wiarę jakichkolwiek rewelacji z jej strony brałbym dużym przymrużeniem oka. W wyniku tej całej zadymy, bana na Twitterze otrzymała też Maja Staśko. Jej profil na Twitterze nadal istnieje, ale jeżeli wierzyć screenom wklejanym przez ludzi, to na jakiś czas została jej zawieszona możliwość tweetowania. A my tymczasem spróbujmy uszeregować fakty i coś w tym temacie podjąć, bo opinii w sieci jest mnóstwo. Dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy osób wspierają chłopaków i uważają, że nie robią oni nic złego. Spora część osób jest jednak oburzona tym, co dzieje się na transmisjach i nawet jeżeli nie kupuje sposobu argumentowania przez Maję Staśko, to nie jest też do końca okej z tym, co Amadeusz z Natanem wyprawiają w Trans TV. No więc fakty. Obaj panowie są dorośli i korzystają z usług również dorosłych ladyboyów z Tajlandii i są to osoby świadczące usługi seksualne wszelakiego rodzaju. Czy osoby występujące na transmisjach u chłopaków są tam dobrowolnie? Tak. Czy wiedzą, że jest to transmitowane do dziesiątek tysięcy ludzi? Tak. Czy w każdej chwili mogą wyjść, gdyby zachowanie chłopaków w jakiś sposób im się nie spodobało? Tak, z jakiegoś powodu jednak tego nie robią, a tych znalazłbym co najmniej kilka. Po pierwsze, dostają za to pieniądze. I ta kwestia padała na live'ie, chłopaki przyznali się, iż co najmniej jednej dziewczynie zapłacili. Po drugie, od pewnego momentu na transmisji zaczęły być promowane ich konta na Instagramie. Co biorąc pod uwagę ogromną oglądalność na transmisji, może przełożyć się na nowych followersów, a na tych kontach na Instagramie są także polinkowane chociażby ich profile na fans, co generuje dla tych osób kolejne pieniądze. A po trzecie, tak sobie myślę, że ta cała sytuacja i te live'y
i ci chłopcy, którzy na jednym z live'ów się jakoś przemalowali, przebierali za kobietę, chodzili razem po mieście. To może być dla nich całkiem śmieszna przygoda i pewnie dosyć zabawnie bierze im się w tym udział. Natomiast czy poziom humoru i żartów na kanale Trans TV plasuje się gdzieś na poziomie szatni chłopców w trzeciej klasie szkoły podstawowej? No, jak najbardziej. Czy wielokrotnie okazywali dziewczynom brak szacunku? Chociażby poprzez naśmiewanie się z nich po polsku, mając pełną świadomość, że tego nie rozumieją i nie są świadome tego, że te dziesiątki tysięcy odbiorców w Polsce ma z nich bekę zamiast się nimi jarać? No, jak najbardziej i szczególnie w wykonaniu Natana bardzo często jest to żenujące. I absolutnie jestem w stanie zrozumieć podstawy do sformułowania zarzutu, że ich działania mogą być w jakiś sposób szkodliwe i dawać kiepski przykład. Natomiast o ile Revo jako kanał komentarii po prostu pozwolił sobie wyrazić swoje zdanie w tym temacie, nie wyrażając aprobaty do tego, co robią Amadeusz z Natanem, o tyle sposób, w jaki próbuje z Trans TV walczyć Maja Staśko, jest absolutnie fatalny i myślę, że naprawdę lepiej by było dla osób transpłciowych w Polsce, gdyby ktokolwiek inny próbował reprezentować ich interesy. Maja nie rozumie, jak komunikować się do targetu chłopaków. Podejmuje fatalne i niespójne ruchy wizerunkowe. Wyzywa panów od streamerów, fobów, twierdzi, że ich działania są obrzydliwe, zapowiada pozwy, oznacza kogo się da na Twitterze, próbując wymusić wyrzuty sumienia i przychylenie się do jej poglądów, oskarża markę GBS o współpracę z panami, po czym nie potrafi przeprosić, gdy okazało się, że zarzuty były niesłuszne, reaguje na każdy bait puszczony w jej stronę przez Amadeusza, szarpie się z ludźmi w komentarzach o nieistotne szczegóły, jest pretensjonalna i sposób jej narracji powoduje, iż temat się rozmywa, a Natan z Amadeuszem rozgrywają ją jak chcą i mają z tego całkiem niezłą bekę. Wisienką na torcie jest tweet o tym, iż ktoś ujawnił jej numer telefonu, podkreślając w kolejnym wpisie, iż jakiś czas temu dała Natanowi swój numer i ma nadzieję, że to nie on go udostępnił, zupełnie tym tweetem tego nie sugerując, i zarzucając mu potencjalne okrucieństwo. W odpowiedzi na to ludzie wyciągnęli jej tweet sprzed półtora roku, w którym informuje ona, że właśnie udostępniła publicznie swój numer. Ona sama. Jej numer telefonu był publicznie dostępny na Instagramie dla każdego zainteresowanego. Nie wątpię, że Maja ma dobre chęci, ale jak wiemy, dobrymi chęciami piekło brukowane i o ile zgadzam się, że niektóre komentarze, które padały na tych transmisjach w stosunku do dziewczyn, są wstrętne, nigdy nie powinny mieć miejsca. I jeden z drugim w obszernych fragmentach Trans TV zachowywali się żenująco. O tyle sposób, w jaki usiłuje z tym walczyć Maja Staśko, jest tak potwornie nieskuteczny i przynoszący skutek odwrotny do zamierzonego, że chyba bardziej się nie da. Natomiast, pomimo iż chłopaki na krytykę zareagowali mocno prześmiewczo, to już na streamie, który odbył się po tym, jak Revo wypuścił na ich temat materiał, było widać, że trochę mocniej gryźli się w język. Mają oni też świadomość, że to, co tworzą, balansuje na granicy regulaminu Twitcha i sam Natan Marcoń na Twitterze przyznał, że lekka stypa, bo nie chcieliśmy banicji, ale cóż. Jeśli ktoś chciałby zrobić coś dobrego dla tych dziewczyn, to z racji, że na live'ie zostały podlinkowane ich profile chociażby na Instagramie, można by im na przykład wysłać prywatną wiadomość z tłumaczeniami niektórych tekstów, które panowie rzucają w ich kierunku. I jeżeli pomimo tego urocza grupka Ladyboyów z Tajlandii stwierdziłaby, iż nadal chce współtworzyć inicjatywę Trans TV, to tak naprawdę jedyny aspekt, który pozostanie nam do przedyskutowania, to potencjalny wpływ tego typu transmisji na odbiorców, którzy to oglądają i widząc bardzo szeroką aprobatę do niektórych zachowań, które są nie okej, mogą wyrabiać sobie przekonanie, że wyśmiewanie cudzoziemki w języku, którego nie rozumie, to świetna zabawa i nie ma w tym niczego złego. Ja szczerze mówiąc mam trochę mieszane odczucia. Z jednej strony cała ta sytuacja naprawdę dostarczyła mi masę fanów, ale ja miewam guilty pleasure, jak oglądam takie rzeczy. Natan Marcoń w bardzo śmiesznej kabarecik roli chłop się za babę przebrał z pomalowanymi ustami szminką, jadący z Lady bojami przez Tajlandię, disco tuk-tukiem, podchodzący do losowych mężczyzn i proponujący im masaż, zbierający buziaki na ulicy o drugiej w nocy i cały jego vibe, który krzyczy do kamery: hej, jestem Natan i nigdy w życiu nie dotknąłem dziewczyny. W połączeniu z charyzmą Amadiego i giga dystansem do tego wszystkiego, czego rezultatem jest chociażby fantastyczne orędzie do prezydenta Dudy, przy którym lałem jak głupi, to wszystko jest taka mieszanka, przy której naprawdę ciężko się nie uśmiechnąć. Natomiast w tej beczce miodu jest ogromna łyżka dziegciu, bo panowie wielokrotnie, szczególnie na pierwszych transmisjach, przeginali i za wiele wypowiedzi są bardzo słusznie krytykowani i ja się do tej krytyki dołączam. Róbcie sobie te live'y, miejcie sobie bekę z Mai Staśko, ale na Boga, no nie ciśnijcie tych dziewczyn w taki żenujący sposób. Jakimś takim pytaniem, że jak laska prosi o gacie, to się pytasz, czy mogą być o***ne, albo jej mówisz, że jest, jest, very good, you are beautiful, a potem po polsku, ale jej stopy, czy to, no, co, no coś tam, nie? Czy że ma włochate stopy. Potem Sylwek Wardęga się musi gimnastykować na streamie, jak go pytają i mówi, no ale
to włochate stopy, to co, od razu złe? No w taki sposób, jak Nathan to powiedział, to brzmiało, jakby były złe. Jak jesteś dziewczyną, to nie chcesz mieć owłosionych stóp raczej. Raczej jakby jej to powiedział po angielsku, bo miałby na tyle odwagi cywilnej, której nie ma, to myślę, żeby jej się to nie spodobało. Jeszcze mam takie spostrzeżenie, że nie lubię, jak moja Staśko się wtrąca w takie tematy, bo teraz zobaczcie, ona to robi absolutnie fatalnie, ale Rewo na przykład słusznie zwrócił uwagę na niektóre rzeczy, tylko przez to, że Maja też się zaczęła wypowiadać, to teraz oni mogą być trochę stawiani w jednym froncie. I to trochę osłabia jego pozycję i wydźwięk tego, co mówi. I tak naprawdę jedyne, co Maja powoduje swoim działaniem, to to, że chłopaków jest trudniej skrytykować, bo nikt nie chce się utożsamiać po tej samej linii frontu, co Maja Staśko. A krytykować jest za co? Choć myślę, że i tak nikt się nie spodziewał, że na koniec roku projekt taki jak Trans TV dostarczy nam bardzo wielu powodów do uśmiechu. A jeżeli wy chcielibyście dać mojej skromnej osobie powody do uśmiechu, to możecie zasubskrybować kanał, a w zamian gwarantuję, że nie przegapicie najważniejszych wydarzeń z sieci. Dzięki za uwagę, cześć!